Zapraszam na Facebooka, gdzie prowadzę 4 strony o archeologii. Tam można się przygotować na przykład na jutro i już zadawać mi konkretne pytania. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce. Witamy w naszej jaćwieskiej telewizji. Wielkie dwudniowe święto, czyli 16. jaćwiecki festyn archeologiczny w Szwajcarii, no w podsuwalskiej Szwajcarii, w suwalskiej Szwajcarii. To są, proszę Państwa, północne przedmieścia Suwałk. Wszyscy chyba stęsknili się za tym świętem. Ze mną jeden z gospodarzy, Jerzy Brzozowski, na co dzień dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Dzień dobry, a jednak udało się. Tak, był już taki moment, kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, żeby jednak odwołać tegoroczny festyn archeologiczny, ale siła woli, chęć zaproszenia tutaj tych, którzy lubią tutaj bywać, a i tak mieli 6-letnią przerwę całkiem niedawno, zwyciężyła. Odkładaliśmy ten termin maksymalnie, jak tylko można było, do tyłu. Wrzesień to jest ostatni miesiąc, kiedy jest już w miarę ciepło i kiedy jeszcze można tutaj... No, żeby nie zapeszyć, pogoda dopisała jak na razie. Pogoda zamówiona, więc musi być dobra. Jaćwiescy bogowie nad tym czuwają i w ten sposób dzisiaj spotykamy się tutaj na Szwajcarii w takiej scenerii tradycyjnej, festynowej w pobliżu cmentarzyska z pierwszych wieków naszej ery, które przyciąga nas wszystkich i które emanuje na cały plac. Założenie jest proste. Chodzi o dobrą zabawę dla całych rodzin, a także o lekcje historii. Tak, tak. To bawiąc uczyć, maksyma bardzo powszechna, ale tu sprawdza się chyba najbardziej, czyli z jednej strony możliwość własnoręcznego czy wręcz całościowego uczestniczenia w tym wszystkim, co się tu dzieje. Z drugiej strony w każdym z tych namiotów siedzą wybitni fachowcy, często naukowcy, którzy zajmują się różnymi dyscyplinami, różnymi rzemiosłami, różnymi zajęciami z pradziejów i z wczesnego średniowiecza i tam pokazują i tam opowiadają. Tej wiedzy, którą można tu zdobyć, jest naprawdę dużo. Wyprzedził Pan moje kolejne pytanie, bo jak zwykle wiele osób wcieliło się tutaj w rolę jaćwingów. Chciałem zapytać, kim oni są. To już wiemy. W tym roku brakuje naszych braci Litwinów. Tak, od bardzo, bardzo wielu lat ten festyn organizujemy wspólnie z Klubem Archeologii Eksperymentalnej Pajauta z Litwy. W tym roku ze względu na epidemię, ze względu na przepisy graniczne, sanitarne, nie mogliśmy ich zaprosić, czego bardzo żałujemy, oni zresztą też, ale staraliśmy się, żeby prezentacji nie było mniej i żeby ta oferta poza tymi takimi typowo litewskimi rzemiosłami nie była uboższa. Łatwo tutaj trafić, mieszkańcy Suwałk doskonale wiedzą, ale to jest internet, oglądają nas na całym świecie, mogę powiedzieć. Jak najprościej? Jak najprościej, Suwałk na północ w kierunku Budziska i po drodze należy patrzeć na kierunkowskazy. Festyn jest oznakowany w miejscowości, dawnej miejscowości Szwajcaria. Teraz to ulica Studzieniczna, skręcamy w lewo. Lewoskręt jest bezpieczny, co ważne, na tej trasie i prosto jadąc dojeżdżamy. Potem już wszystko widać, ponieważ na górce po prawej stronie będą dymy, będą odgłosy i będzie cały festyn. Do jutra włącznie, przypominamy, a tak nawiasem mówiąc, ta ziemia kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic związanych z jaćwingami. Zresztą dowody na to mieliśmy nie tak dawno. Macie takie dowody? Tak, tak naprawdę to dzisiaj mieliśmy otwierać wystawę jaćwieckie Eldorado, tych najnowszych znalezisk z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Krukówku. No jest tego bardzo dużo. Jest tego bardzo dużo, ponieważ konserwacja tych najważniejszych zabytków przesunęła nam się w czasie, to i wystawę uruchomimy trochę później, a dzisiaj będziemy mogli przede wszystkim korzystać z festynu. Powinniśmy być dumni z jaćwingów? Trochę nasi przodkowie, czy tak?
wszyscy, którzy mieszkali przed nami w tym miejscu, są naszymi przodkami, nawet jeśli nie są w linii prostej naszymi przodkami. Oczywiście. Oni byli tutaj pierwsi nad tymi pięknymi jeziorami? Nie, oczywiście, że nie. Pierwsi osadnicy pojawili się tutaj po ustąpieniu lodowca i byli to paleolityczni łowcy reniferów, którzy potem emigrowali za tymi reniferami w kierunku północnym i w kierunku wschodnim. Jadźwięgowie byli już jednym z kolejnych gospodarzy tych ziem. Ale już żyli trochę jak współczesni ludzie, prawda? Ale wyrabiali byli, nawet ozdoby. Tak, przede wszystkim byli znani już ze źródeł pisanych. Czyli już tamtych pierwszych nie potrafimy nazwać poza naszymi archeologicznymi nazwami. Natomiast tych już znamy z przekazów kronikarzy rzymskich. W związku z tym nie są bezimienni. Nie zostawili co prawda swojego pisma, ale zostały ślady w języku, w nazwach miejscowych i tak dalej. Także tak naprawdę to oni byli pierwszymi takimi prawdziwymi gospodarzami tych ziem. Nie wiem, dlaczego o tym pomyślałem, skąd w mojej głowie taka analogia, bo pomyślałem Jadźwięgowie, Wikingowie. Jadźwięgowie też byli tacy zadziorni. Oni wyruszali na te wyprawy nawet gdzieś tam na Lubelszczyznę. Mało tego, okazuje się, według najnowszych badań i z analizy źródeł wynika, że Jadźwięgowie mieli bardzo dużo wspólnego z Wikingami, że ci pierwsi Jadźwięgowie wzmiankowani w źródłach pisanych pochodzili właśnie ze Skandynawii. No. Także to są najnowsze wyniki, między innymi na tej wystawie o wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Krukówku będziemy to wszystko wyjaśnić. Dziękuję za sympatyczną rozmowę. Jeszcze się zapewne... Zapraszamy. Spotkamy. Dziękuję pięknie. No pewnie, zapraszamy Państwa, bo ta dwudniowa impreza dopiero się w Szwajcarii rozpoczyna. Przypomnę, to już 16 Jadźwiecki Festyn Archeologiczny, rezerwat cmentarzysko Jadźwingów, Studzieniczne 10. Pod taki adres należy się kierować. Przez dwa dni, dziś i jutro mnóstwo atrakcji. O tym opowiem już za chwilę. Jesteśmy cały czas w Szwajcarii z naszą jadźwiecką telewizją, a ze mną jest kolejny współgospodarz tej imprezy, Jerzy Siemaszko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Wszyscy cieszymy się bardzo, że znów się udało. Po tych wielu bojach i trudach, po przekładaniu festynu i tak dalej, jednak uparliśmy się i stwierdziliśmy, że impreza się odbyć musi. Na szczęście udało się spełnić wszelkie warunki sanitarne, jest tu bezpiecznie, jest duża przestrzeń, więc nie ma żadnego kłopotu, można się spokojnie spotykać w Szwajcarii. No tych atrakcji mnóstwo, za chwilę będę o nich opowiadał, ale może tak powiedzmy, są jakieś nowości, tak? Tak, staramy się za każdym razem naszą ofertę poszerzać, zmieniać. W tym roku dołożyliśmy stoisko, jakiego nigdy nie było. Mianowicie będzie autentyczny wypał żelaza w piecu dymarkowym, w dymarce. Tak jak to robiono tutaj, ślady takich dymarek znaleziono paręset metrów zaledwie stąd. Dymarka, czyli co? Jak to jest wygląda? Taki gliniany piec, taka gliniana kolumna, w której składano rudę żelaza, rudę wydobywaną z bagna, wyprażaną wstępnie,
I potem no, obkładano węglem drzewnym, zamykano to ściśle, uzyskiwano wysoką temperaturę i z tego materiału, właśnie z tego półsurowca wytapiało się żelazo. To bardzo mozolny proces, będzie trwał 2 dni. Już dzisiaj dymarka jest rozpalana, jutro będzie otwierana, także warto przyjechać jeszcze koniecznie jutro, żeby zobaczyć dokończenie tego procesu. A jutro bardzo ciekawy turniej, on jest tradycją tego spotkania, turniej o skarb z Komanda. Dokładnie, turniej wojów o skarb z Komanda. To już rzeczywiście tradycyjne przedsięwzięcie i wielka atrakcja naszych festynów. Przyjeżdża z tego tytułu do nas ponad 30 wojów, którzy będą rywalizować. A, amatorki nie będzie. Nie, to są naprawdę w tej chwili wybitni specjaliści. Tak jak ja obserwuję sytuację, oni z roku na rok są lepsi i poziom techniczny, jaki reprezentują, myślę, że pozwalałby im swobodnie wziąć udział w walkach gdzieś tam w średniowieczu. Co będzie tym skarbem słynnego wodza w tym roku? To jest komplet wyposażenia bogatego wojownika jaćwieckiego, gdzie będą zapinki, gdzie będą ozdoby, gdzie będą bransolety. Na dole, gdzie sprzedaje się właśnie zabawki rycerskie dla dzieci. Także zwykle plac zapełnia się małymi wojownikami. No rodzice to kupują, czyli chyba biorą za to odpowiedzialność. Dobrze, ledwo liznęliśmy temat, także to pierwsza nasza rozmowa. Jeszcze się spotkamy. Jestem do dyspozycji. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję również. Dziękuję serdecznie. To przypomnę, jeden ze współgospodarzy tegorocznego festynu, Jerzy Siemaszko, archeolog. No, atrakcji mnóstwo. Muszę skorzystać ze ściągawki. Artystyczne gry i zabawy. Biała broń miotana, strzelanie z łuku będzie. Będzie rzut oszczepem. O, no to Maria Andrzejczyk, która od niedawna jest mieszkanką Suwałk, nasza mistrzyni Polski w rzucie oszczepem, powinna wpaść do Szwajcarii, aby zaprezentować swoje umiejętności. Broń, uzbrojenie oraz strój wojów we wczesnym średniowieczu. Pokazy walk wojów, o tym mówiliśmy. Wytop żelaza w dymarce, o tym też zdążyliśmy już wspomnieć. No i ten turniej wojów o wielki skarb z Komanda, legendarnego przywódcy, wodza jaćwingów. Pogoda dopisała, szanowni państwo, proszę kierować się do Szwajcarii koło Suwałk, albo inaczej do Suwalskiej Szwajcarii, bo to już część miasta od pewnego czasu. 16. Jaćwiecki Festyn Archeologiczny rozkręca się, już się właściwie rozkręcił. No to zaraz przejdziemy się po tych poszczególnych stanowiskach, spróbujemy zajrzeć pod te namioty, co one kryją w tym roku. Odwiedzamy poszczególne stanowiska. Jest dym, siwy dym. Zapytamy, co się tutaj dzieje. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, telewizja jaćwiecka, jesteśmy na żywo w internecie, nie wiem, czy podchodzić. Trafiliście do gburów dziegciowych, siedzą całe życie po lasach, obyczaj mają podły, chociaż robią smołę ludziom, żeby im nie gniły różne rzeczy. Witam telewizję jaćwiecką. Fajnie, że znów możemy się spotkać w Szwajcarii. Bez komentarza. No, możemy i byle to trwało. Byle nam ten koronawirus nie pokrzyżował. Co u pana będzie się działo na stanowisku? Bo tak zapraszamy na poszczególne stanowiska.
Dzisiaj będę wytwarzał dziegieć. Jest to taka szczególna smoła, która powstaje z kory brzozowej, tylko i wyłącznie z kory brzozowej, w drodze suchej destylacji, czyli prażenia bez dostępu powietrza. Ona się wtedy z węgli nie spali, wytworzy gaz drzewny, który będzie mi tu obrazował, czy proces przebiega, a smołę zbiorę w dolnym naczynku. Może tutaj przejdziemy do modelu, to pokażę, o co chodzi. To, co widzicie w ognisku, to jest takie duże naczynie zasobowe, które w dnie ma dziury. No, to już jest takie mocno nadużyte, już swoje wysłużyło. I te naczynie wypełnia się białą korą brzozową. To jest surowiec, kora brzozowa. Napycha się do tego naczynia tyle, ile tylko się tam zmieści i ustawia na ono tam w tej jamie dziegciarskiej. Jest ustawione na drugim naczynku mniejszym w ten sposób. Małe naczynie jest wkopane w dno jamy i całość jest przykryta miską. Ta też już jest taka mocno nadużyta i zalepione polepą glinianą, żeby chronić ten garnek przed bezpośrednim ogniem, żeby nie popękał. I na skutek ogrzewania ogniskiem przez parę godzin ta kora zamieni się w taki właśnie węgiel drzewny i wydzieli z siebie gaz drzewny i smołę. Smoła, jak mówiłem, zbierze się w tym dolnym naczynku i taka już ostygnięta wygląda w ten sposób, do czego taka smoła służyła. Więc smołę dziegciową z kory brzozowej pozyskiwano głównie w celach medycznych. Mówimy o czasach, kiedy właściwie nie można powiedzieć, że istniała jakakolwiek higiena, bo my to się generalnie raz czy dwa razy w roku rytualnie na jakieś święta i dolegliwości skórne były dość powszechne. Dziegciem do dzisiaj leczy się choroby skóry, takie jak łuszczyca. Jest to preparat używany w oficjalnej medycynie z bardzo dobrym skutkiem, ale równie dobrze skutkuje i na liszaje, i na rany, i na pasożyty. Odstrasza robactwo wszelkie, które gnębi człowieka. Wydziela co prawda bardzo charakterystyczny i ostry zapach i dzisiaj zwłaszcza nasze niewiasty reagują różnie na niego, ale ja uważam, że to jest zapach taki dość przyjemny, troszkę się kojarzy z wędzonką. Zapraszam. Tak do końca nie poczułem, bo w dymie stoimy. Proszę bardzo. Wędzonka. Taka wędzonka. Ja się wychowałem na Suwalszczyźnie, czy dzieciństwo spędziłem na Suwalszczyźnie. Może nie smołą dziegciową, ale smołą w ogóle drzewną generalnie. Wtedy właściwie cały świat pachniał, bo wszystko co pływało, to musiało być przynajmniej dwa razy w roku smołowane, żeby łódki nie gniły. I przystań przy każdym jeziorku było czuć na kilometr no, smołą. Także to świat jeszcze, który pamiętam, no aczkolwiek przemysł naftowy wyparł nam smołę drzewną, może i dobrze, bo przez to oszczędzamy lasy, ale świat już inaczej pachnie. Na sobie pan kiedyś wypróbowywał, czy nie? Bo widzę, skóra gładka. Wielokrotnie wypróbowaliśmy. Zarówno w takich poważnych przedsięwzięciach, że znajomi, którzy mają tam te przypadki łuszczycy takie dość ostre. Farmaceuci dzisiaj są w stanie jeszcze wykonać według starych przepisów maść dziegciową. I wszyscy zgodnie twierdzą, że efekt zaleczenia przychodzi szybciej i dłużej się utrzymuje. Łuszczyca jest niestety chorobą nawracającą, nieuleczalną właściwie i nie można powiedzieć, że się wylecza. Natomiast dziegieć został wyparty prawdopodobnie na skutek takiej propagandy troszkę antyrakowej czy rakowej przez koncerny farmaceutyczne, że jest rakotwórczy. W świetle dzisiejszych badań rzeczywiście jest rakotwórczy, ale ten czynnik jest istotny wtedy, kiedy się używa na więcej niż 70% powierzchni ciała, no, a takiej łuszczycy to ja nie widziałem. No dobrze, jeszcze tak zapinając klamrą nasze spotkanie, kto i kiedy to wymyślił?
Trudno powiedzieć. To znaczy, no cóż, no, wymyślił człowiek. Metoda, którą ja tutaj prezentuję, czyli pędzenie smoły metodą dwunaczyniową, może tak stańmy, ten dym nie będzie przeszkadzał, metodą dwunaczyniową wywodzi się z neolitu, czyli z czasu, kiedy człowiek opanował sztukę wytwarzania naczyń glinianych i zaczął ich używać nie tylko do gotowania. Ponieważ ten zestaw to jest taki archetyp retorty chemicznej, dwa naczynia, dolne jest chłodnicą, górne tym warnikiem czy prażnikiem i to jakoś tam działa. Neolit to jest 1500 lat przed naszą erą, prawda? Długo. Natomiast metoda przetrwała na terenach zachodniej Białorusi w świetle na przykład badań takiego etnografa Hołubowicza, który kończył swoje badania już jak się rozpoczęła II wojna światowa. W zapadłych kątach, gdzie wymiana handlowa osiedli ludzkich, wioseczek była utrudniona czy wręcz uniemożliwiona przez znaczną część roku, gospodarstwa musiały większość rzeczy wytworzyć sobie same. I tą metodą dziegieć na potrzeby właśnie leczenia rodziny, zwierząt, bo również się używa tej maści dziegciowej przy kopytach końskich dzisiaj również. Wytwarzano jeszcze w latach 40. i 50. ubiegłego wieku. Dziękuję serdecznie za pouczające, ciekawe spotkanie. Natomiast jeszcze dodam taką może ciekawostkę. Dziegieć jako smoła, ta lecznicza, bardzo wartościowa, zawsze był dużo droższy, wielokrotnie droższy od zwykłej smoły drzewnej, którą można w zasadzie wypędzić z każdego drewna. Najbardziej właściwa jest karpa sosnowa. I ponieważ był droższy, to taka natura nasza troszkę przewrotna, żeśmy zaczęli go fałszować. I tak go fałszowano, że już w XVIII wieku słowo dziegieć upowszechniło się na każdy rodzaj smoły. I tak nam zostało do dziś. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Obyśmy nie powtarzali tego. Dobrej pogody życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mówiłem, że na festynie są atrakcje dla całych rodzin. Mówiliśmy o tym, że najmłodsi nie powinni się tutaj nudzić. Czy tak jest rzeczywiście? No to zajrzyjmy do tych najmłodszych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy z telewizji Jaćwieskiej, jesteśmy na żywo. Mówiłem, że najmłodsi nie powinni się tutaj podczas festynu nudzić. Czy tak jest rzeczywiście? Jakie atrakcje tutaj macie dla dzieci? Wydaje się, że najmłodsi w ogóle powinni tutaj do nas zawitać, ponieważ my tutaj mamy niestety, ale jest kinie hazardu. A, takie rzeczy. Prezentujemy Jaćwieskie Las Vegas. Tak jest, prezentujemy starożytne gry, najbardziej popularna w predziach gra w kości, ale również inne gry, które bardzo chętnie grywano w czasach, kiedy te ziemie zamieszkiwali Bałtowie. I Tacyt w Germanii pisze, że nawet ludzie, że Germanie, ogólnie barbarzyńcy, traktowali gry, zwłaszcza w kości, bardzo poważnie i potrafili przegrać cały swój majątek, a nawet swoją wolność. Także bardzo to było popularne i takie, to nie była taka igraszka. To co, może partyjka szybka? Nie o wolność tylko, proszę, dobrze? Ale to wydawało mi się proste, jak walcaby, nie? Podobnie jak warcaby, można też grać tak jak szachy, ale trzeba otoczyć przeciwnika z dwóch stron swoim pionkiem, czyli każdy porusza się o jedno pole, obojętnie którym pionkiem, obojętnie w którą stronę, czyli jakby do przodu i na boki. No i trzeba otoczyć pionek przeciwnika z dwóch stron. W nagłośnieniu, co zresztą słychać. No, przyglądają się najmłodsi. Witam serdecznie wszystkich. A tak szczerze, to fajne są te gry, czy nie? A mi się podobają. A która najbardziej? Po raz pierwszy. Witam serdecznie. Chyba właśnie ta. To może zagrasz z panem. Zapraszam serdecznie. Spotykamy się w się pionkiem o jedno pole. Ale tak jeszcze przy okazji zapytam, czyli co, jak najmłodsi pojawią się, to pani na pewno wciągnie w tę grę. Oczywiście, myślę, że w pewnym momencie już będę zbędna, po prostu wszyscy zaczynają grać ze sobą i wystarczy tylko wyjaśnić zasady. I to jest tak ciekawe i popularne wśród dzieci, że bardzo chętnie oblegają to stanowisko nasze. W tamtych czasach też trzeba było czymś zająć dzieci, prawda? Nie wiem, czy pozwalano dzieciom na takie rzeczy, mówię tak jak w obecnych czasach, to są raczej gry hazardowe, ale myślę, że
one uczyły się, obserwując dorosłych, uczyły się równo. Teraz w gierki to od takiego małego się gra. Dokładnie, dokładnie. Wtedy myślę, że dzieci bardziej naśladowały może takie codzienne prace dorosłych. No zresztą nie wiemy tego do końca, więc, bo świadectwa tych gier mamy tylko jakby wśród dorosłych. Świadectwa tego, że grano w te gry, mamy wśród dorosłych, natomiast być może dzieci po prostu obserwując dorosłych też mogły jakoś w tym uczestniczyć. Ale jak tak długo przetrwały te zasady? Zasady są jakby znane. To jest jedna kopia, czy są trochę zmienione? Szczerze mówiąc nie wiem, ale zasady są jakby brane z pism różnych, które pozostały po starożytnych Rzymianach. Mhm. To są gry rzymskie, także wiadomo jakby po różnych pionkach i po różnych pozostałościach tych plansz. Tak jak tutaj mamy wyrytą planszę w kamieniu. A zasady były opisywane w różnych dziełach pisanych, a pozostałości typu plansze i pionki mamy... Ale zaraz, to wystarczy z dwóch stron? Tak, z dwóch stron. Przegrywam, słuchajcie. To dopiero początek, jeszcze wszystko może się zmienić. Ale ja dopiero się uczę, spokojnie. A kiedyś nie było tak, że jakiś odbył jej go ze wszystkich stron? To jest ta druga gra, wiesz? A, to jest ta druga. Aha, czyli tylko z dwóch stron. No dobra, poddaję się. Przegrałem, słuchaj. Jeszcze było. Druga gra polega na tym. To jest to samo praktycznie, tylko jeszcze jest król i go trzeba z czterech stron, ze wszystkich stron otoczyć, aha, żeby. I już tak jak w szachach wtedy się wygrywa po jego zbiciu. A częściej wygrywasz czy przegrywasz? Ja myślę, że częściej wygrywasz. Jak ktoś jest nowy, no to ma prawo. To zapraszamy wszystkie dzieci, przyjeżdżajcie, partyjka z mistrzem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy bardzo. O, są atrakcje dla najmłodszych. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Mówiliśmy, że są atrakcje dla najmłodszych. Serdecznie polecamy. Warto zajrzeć no i zagrać w jedną z tych gier. Za chwilę odwiedzimy kolejne namioty, kolejne stoiska. Proszę z nami zostać. No i raz jeszcze serdecznie zapraszamy do Szwajcarii. To są przedmieścia północne, przedmieścia Suwałk. Tutaj przez dwa dni odbywać się będzie 16. Jaćwiecki Festyn Archeologiczny. Udało się. I tym razem jesteśmy sami. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa. Jaćwiecka Telewizja, przypomnę, jesteśmy dzisiaj w Suwalskiej, pod Suwalskiej Szwajcarii i odwiedzamy kolejne stanowiska 16 już Jaćwieckiego Festynu Archeologicznego. Impreza organizowana m.in. przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Mówiliśmy wcześniej, że będą w tym roku na festynie nowości i jedną z takich nowości będziemy mieli tutaj. Czyli dymarka, tak? Tak, to jest stanowisko hutnicze. Tutaj na tym stanowisku jutro będziemy wytapiać żelazo. Technologią, która była znana 2000 lat temu, również na tym obszarze. To jest ten piec, to urządzenie tutaj, to jest tak zwany piec dymarski. Piec typu kotlinkowego. Bardzo popularny na terenach obecnej Polski. Był popularny na terenach obecnej Polski. Jak pan zbudował? Bo sam pan zbudował, tak? Tak, zbudowałem go dzisiaj. Ten piec ma część naziemną i podziemną.
część podziemna to jest tak zwana kotlinka, czyli miejsce, gdzie podczas procesu spływa żużel, a część naziemna, ten komin, to jest miejsce, gdzie formuje się łupa żelaza i gdzie zasypujemy naprzemiennie tutaj rudą i węglem drzewnym. Taki proces trwa od 6 do 8 godzin, cały czas miechami takimi musi być dostarczane powietrze. Nie można przerwać nawet na chwilę, więc miechowy ma bardzo ciężką pracę. I po tych 6-8 godzinach piec burzymy i wyciągamy łupę żelazną. Tak wygląda łupa żelazna. To jest fragment takiej łupy, już przecięty, który udało mi się wytopić w tym roku na innym pokazie. Później z takiej łupy co można zrobić? Co sobie pan życzy? Także to jest dalej półprodukt, taka łupa żelaza, bardzo zanieczyszczony żużlem, fragmentami pieca, węglem drzewnym i to należy przekuć, wielokrotnie przekuć, zgrzać i po taką łupę przerabiam około 20 godzin. Po tych 20 godzinach zostaje mi 30% pierwotnej wagi tej łupy. To już jest taki płaskowniczek, z którego mogę wykuć co chcę, broń, narzędzia, ozdoby. Jeśli chodzi o surowiec, czyli rudę, no to te ziemie są bogate w rudę. My śpimy właściwie na tych skarbach. Tak, tyle tylko, że wtedy topili z rudy darniowej, która występuje bardzo płytko, a pan raczej chyba mówi o tych głęboko występujących pokładach w tych skałach prekambryjskiej rudy żelaza, tak? Więc oni tego wtedy nie znali. To głównie eksploatowano, przede wszystkim eksploatowano płytko zalegającą rudę darniową. Czyli trochę na jakość, rozumiem, miało wpływ, tak? Miało wpływ, bo te rudy są bardzo zapiaszczone i przede wszystkim zawierają dużo związków fosforu, a związki fosforu powodują kruchość żelaza na zimno. Więc taki nożyk mógł, jeżeli miał dużo fosforu, mógł po prostu w zimie sam z siebie mógł pęknąć. Jaką tam pan temperaturę wytwarza? No nie zmierzymy tego zapewne, ale... Temperatura optymalna to jest około 1250-1300 stopni. Jest to temperatura niższa niż temperatura topienia żelaza, która wynosi 1538 stopni, ale też proces jest troszeczkę inny niż współczesny proces wielkopiecowy. Tam wsad nie ulega stopieniu, tylko jest tam tak zwany proces bezpośredniej redukcji, czyli tlenek węgla, który powstaje w wyniku spalania węgla drzewnego, redukuje tlenkową rudę żelaza. Żelazo zostaje w środku, a dwutlenek węgla ucieka do atmosfery. Tutaj przede wszystkim widzę broń białą, a wyrabianie ozdób też było popularne? 2000 lat temu tak. I bardzo dużo ozdób było, może niekoniecznie na tych terenach, ale na terenach Polski, które były zamieszkiwane przez gotów, czy przez kulturę przeworską. Praktycznie wszystkie ozdoby były wykonywane z żelaza. Zapinki, fibule, szpile. Tutaj chyba drewno nie ma znaczenia, tak? To drewno służy do tego, żeby wypalić piec, żeby on był suchy. Każda wilgoć powoduje to, że energia jest marnowana na wysuszenie pieca podczas procesu, a nie na to, żeby to żelazo się tam produkowało. Ciekawie pan o tym opowiada, to kiedy będziemy mogli taki pokaz, że tak powiem, zobaczyć? Jutro, tak? Tak, jutro około 10 zaczniemy pierwsze zasypy i o 16.30 jest planowane rozbicie pieca, wyciągnięcie łupy, ekstrakcja tej łupy z pieca i zagęszczanie. Zagęszczanie następuje takim młotem drewnianym na drewnianym kowadle. Jeżeli bym użył kowadła żelaznego i kowadła... O, Michał, wreszcie coś na ciebie. Tutaj jest operator młota, szkolony przez wiele lat. Także zapraszamy o 16.30. No życzę, żeby było bezpiecznie, bo też jakiś zasad tak BHP musicie przestrzegać, co? Jak pan widzi. No już staram się zachowywać to przynajmniej te podstawowe zasady bezpieczeństwa. Używam okularów współczesnych. Na oczy ma się tylko jedne, więc to. Ale żużel wielokrotnie w bucie już był. Serdecznie dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. I zapraszamy wszystkich jutro. Bardzo ciekawe stanowisko. No to idziemy na kolejne stanowiska. Za chwilę odwiedzimy kolejne stanowisko. No dzieje się, coraz więcej osób jest tutaj. Pogoda, jak mówiłem, w dalszym ciągu dopisuje. Za chwilę zajrzymy na kolejne stanowisko. To jej rodzinne strony? No właśnie, czyli mama pochodzi ze Szczebelki, a więc jest znowu produktem lokalnym, miejscowym. Także nic dziwnego, że Staszek z taką sympatią zawsze tutaj nas odwiedza.
i sentymentem i chętnie pokazuje coś, co znowu w pewnym sensie odchodzi do lamusa, ale nie do końca, bo kowalstwo na pewno będzie dalej funkcjonowało, tylko chcielibyśmy, żeby nie tylko w postaci komputerów sprzężonych z robotami i z maszynami, ale również z sercem, umysłem i głową człowieka, który wymyśla różne rzeczy i znowu produkuje wspaniałe wyroby artystyczne, także warto znowu zajrzeć tutaj i ze Staszkiem porozmawiać, on jest bardzo chętny do udzielenia wszelkich informacji. Przesuwamy się kawałek dalej, bo minęliśmy stanowisko techniczne i tutaj mamy znowu rzecz niezwykłą, rzecz bardzo ciekawą i z tego co widzę tutaj na stole wspaniałą po prostu, bo jest z nami Marcin Dziewanowski, archeolog z dalekiego Szczecina, który specjalnie na nasz festyn przyjeżdża już po raz kolejny, ale Marcin znowu też ma suwalskie pewne koneksje, bo jako student jeszcze przyjeżdżał do nas na wykopaliska, pisał pracę magisterską z zabytków, które zostały znalezione w Dręstwie, tutaj na ziemi augustowskiej, a więc również na Suwalszczyźnie. No i potem wyjechał do dalekiego, jak powiedziałem, Szczecina, tam pracuje w muzeum, ale chętnie odwiedza, teraz jesteś na uniwersytecie, jesteś, tak? Teraz prowadzi własną firmę archeologiczną. Także pozmieniało się trochę, musimy porozmawiać więcej, rzadko się spotykamy niestety. 16. Jaćwiecki Festyn Archeologiczny w Suwalskiej Szwajcarii. Na dobre rozpoczęła się ta dwudniowa impreza. Mówiliśmy już o jaćwieckich grach dla najmłodszych. Mówiliśmy o wyrabianiu żelaza, no ale w coś się też musieli ubrać. No to teraz może tkaniny, odzież w tamtych czasach. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaćwiecka Telewizja, jesteśmy na żywo w internecie. Dzień dobry, witam serdecznie. Co się tu u was, drogie panie, dzieje? Snujemy krosna, żeby dalej na nich tkać. Jaka to technika, no widzę, pracochłonna przede wszystkim chyba bardzo. Tłumaczyłam tutaj pani, że ta część akurat jest stosunkowo mało pracochłonna. Zanim to wszystko można było osnuć i zacząć tkać, trzeba było najpierw uprząść. A przędzenie na kołowrotku to jest wymysł nowożytny. Poprzednio stosowano wrzeciona, które wyglądały w ten sposób. Do starożytnego Rzymu na przykład. Także jest to rzecz. Czyli ciekawa. Po prostu warto kijek popatrzeć, warto z kołem zamachowym. Wiedzieć, jak to było, i za pomocą tego. Proszę, jakie proste. Po centymetr po centymetrze dopiero trzeba było stworzyć te nitki, które po zdwojeniu albo strojeniu lądowały na warsztatach i dopiero w ten sposób tkano. Stworzenie jednego kawałka materiału na coś, powiedzmy, współczesnej bluzy trwało od 600 do 900 godzin roboczych. Proszę sobie wyobrazić, jaka była wartość tkanin. Chodziło przede wszystkim o funkcje ochronne czy też ozdobne? Wszelkie. Tkaniny również były przecież gospodarcze. Namiot jest z tkaniny, żagle są z tkaniny, worki są to tkaniny. Tkaniny były wszędzie i to wszystko trzeba było zrobić ręcznie. I rozumiem, że tym zajmowały się tylko panie. To zależy. W momencie, w którym następowało uprzemysłowienie, warsztaty tkackie poziome w miastach, powiedzmy, takich pramiastach, to tym często zajmowali się już mężczyźni. Natomiast równocześnie w tych bardziej tradycyjnych technikach na co dzień zajmowały się tym kobiety. Ile wam zajmie efekt końcowy? No to tutaj jest specjalnie na pokaz robione, także zaczęliśmy razem z rozpoczęciem festynu, samo snucie. Jest to bardzo grubymi niciami robione i specjalnie są dosyć duże odstępy, żeby po prostu było widać postęp. Zazwyczaj to no, tkaniny to w takiej grubości były raczej, a nie tak jak tutaj koc. Myślę, że no, dzisiaj uda się utkać na tyle, ile no, żeby
tak, żeby jutro zakończyć. No po prostu na jeden festyn. Zimy to kiedyś były srogie. No, zależy kiedy. Było ocieplenie w średniowieczu i było bardzo duże ochłodzenie od XVI wieku. Także to były różne wahania, jak najbardziej, tak. Futra mieli też. Futra, absolutnie. Moim zdaniem w tym klimacie futra to jest najprostsze rozwiązanie, bo nie przewiewa, jest to dostępne, jest mniej pracy tak naprawdę z wygarbowaniem futra niż z uprzędzeniem, utkaniem, uszyciem i tak dalej tkanie. Natomiast no, futra po domu to raczej nosić nie będziemy, chyba że w XVI-XVII wieku, gdzie faktycznie ogrzewania w domu nie za bardzo było, to się zdarzało. No to co, zapraszamy na wasze stoisko wszystkich. Zapraszamy jak najbardziej, chętnie opowiem więcej. Skąd panie są? Spod Warszawy. Pierwsza taka impreza w tym roku? Czy no właśnie, jak wygląda tegoroczny kalendarz, bo wiemy jakie mamy realia, trochę inaczej jest. Znaczy, my tutaj już wielokrotnie przyjeżdżaliśmy, w zeszłym roku też byliśmy. Zazwyczaj jeździmy wiele po różnych takich pokazach. W tym roku faktycznie jest to chyba druga albo trzecia. Skromnie. Bardzo skromnie. No, ten rok jest bardzo skromny, no ale wiadomo, no, takie są warunki. I tak dobrze, że się odbywa. Serdecznie dziękuję. Dobrej pogody życzę. Dziękuję. Przez dwa dni, bo przypomnę, do jutra włącznie nasz fest. O, mogę w końcu się wyprostować i rozejrzeć. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. No, zdecydowanie, coraz więcej osób. I proszę, i rowerem można. Panie pewnie z Suwałk przyjechały tym rowerem. Cały czas płonie ognisko. No i tych stanowisk, szanowni państwo, chociaż czasy takie, a nie inne, wcale nie jest tak mało, co jest równoznaczne z tym, że atrakcji na festynie co niemiara. No to za chwilę przeniesiemy się na kolejne, mam nadzieję, atrakcyjne stanowisko i raz jeszcze państwa zapraszamy. Po to jest właśnie Jaćwiecka Telewizja, by państwu polecić taką ciekawą imprezę, która odbywa się w tym miejscu od wielu, wielu lat. Pierwszy festyn odbył się, chyba dobrze pamiętam, w 1999 roku. To jego 16. edycja, czyli z małymi przerwami jest ta tradycja w Szwajcarii kontynuowana. Symbolem, który jakby mówi o tej przyszłości litewskiej, bo wzór tego jelonka jest wzięty właśnie ze znaleziska jaćwieckiego. Jesteśmy już w kolejnym namiocie. Proszę, lubię, nie wiem jak państwo, lubię zapach cebuli. Co tutaj smacznego pani przygotowuje? Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. Dziś będziemy mieli tutaj potrawkę. Obecnie powiedzielibyśmy na to gulasz z mięsem, z wieprzowiny, cebulka, marchewka, trochę przypraw takich, które znane były w tamtych czasach i kasza jaglana, taka prosta, taka chłopska strawa do najedzenia się. Menu Jaćwinga to właśnie były takie potrawki. To tacy waleczni wojowie, oni musieli być przygotowani do tych wypraw. Musieli zdecydowanie mieć, musiało być mięso, musiało być porządne jedzenie. W końcu panowie według swoich zajęć, które wykonywali, musieli mieć jednak porządną strawę, żeby się nasycić. Dużo warzyw jedli wtedy? Bo mięso to pewnie podstawa. Mięso podstawa, tak, ale ono też nie było takie codzienne, bym powiedziała, że jednak codziennością były te warzywa, które łatwo było przygotować, uhodować, a świnka zanim podrosła na przykład, no to jednak się troszeczkę schodziło. Dlatego warzyw na pewno mnóstwo, zbóż.
O gotowanie rozumiem tylko panie dbały, tak? W takiej osadzie. Panowie oczywiście musieli zadbać o mięso. Świeże, tak. Codziennie. Tak, zdecydowanie panie. Panowie nie mieli na to czasu. Jest dużo innych rzemiosł, które musieli wtedy wykonywać, tych zajęć. I tak naprawdę to w naszych rękach kobiet zostawało mieszanie w garnku, przygotowanie tego posiłku dla nich. Co robili wtedy, aby mięso, no bo uśmiechnąłem się, pewnie nie codziennie były te świeże dostawy mięsa, aby mięso jak najdłużej zachowało swoje wartości. No, lodóweczek nie było. No nie było, zdecydowanie nie było. Raczej bardzo często to mięso, wiadomo, żeby przetrwało, można je zasolić. I było to raczej na zasadzie wykopania dosyć głębokiego dołka, gdzie tam już temperatura, wiadomo, w pewnym punkcie ma stałą wartość, dosyć niską, i tam można było właśnie przechowywać to mięso, ale raczej wydaje mi się, że to było jednak na bieżąco spożywane. No, zwierzyny w tych lasach nie brakowało, prawda? Zdecydowanie nie brakowało. Tutaj przecież bardzo dużo na pewno biegało tej zwierzyny. Skąd pani jest? Ja jestem z Mazowsza, dokładnie z Tkaczewa. Na co dzień się pani tym zajmuje? Nie, ja na co dzień jestem księgową, a to jest moja pasja, moje hobby, tym się zajmuję. Odskocznia troszeczkę od tej codzienności, żeby się oderwać, zrobić coś innego, pokazać też ludziom, jak to mogło wyglądać, z tego, czego ja się dowiedziałam. A jak ta pasja u pani się urodziła? No bo księgowa, no. Nie wygląda. Przepraszam, nie wygląda pani, no nie? Książka jakaś, czy...? Raczej w ten sposób, że po prostu grupa, młoda grupa rekonstruktorów, która zaczęła działać na terenie Sochaczewa. No ja znałam po prostu jedną osobę i powiedziała do mnie, chodź, przyjdziesz, zobaczysz, może ci się spodoba, będzie trening. Potem chłopaki, wiadomo, też trenują średniowieczną walkę. I chodź, przyjdziesz, zobaczysz. Ja mówię, dobrze. Przyszłam, zobaczyłam, zostałam. I tak się stało. I wkręciłam się w to. Poznałam wiele właśnie ciekawych rzeczy. Naprawdę bardzo fajne hobby. No dobrze, no potrawka oczywiście jeszcze nie gotowa, to pewnie początki dopiero, tak? Ale my wszystkich zapraszamy, żeby przyjechali, zarówno dziś, jak i jutro. Będzie okazja, aby skosztować? Myślę, że tak. Spróbować będzie można. Serdecznie zapraszamy. Miłego dnia i dobrej pogody życzę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. No smaczne tym razem. Uważaj, Misiek, bo ognisko. Nie wpadnij. Uważaj, tam też coś z tyłu jest. No takie, a nie inne warunki, proszę państwa. Nie jest lekko. O, ho, ho. O wojach wspominaliśmy i chyba zaczęło się. Zaczęli walczyć. No proszę. Taka jaćwieska gala MMA. No nieźle. Mówiliśmy o tym na samym początku, że ci wojowie, którzy odwiedzają Szwajcarię, są coraz lepiej przygotowani. Widać, że często trenują. No jeszcze pewnie taki pojedynek państwu pokażemy w naszej jaćwieskiej telewizji. Za chwilę postaramy się, no właśnie, może właśnie wpadniemy do wojów. To już za chwilę. Rzecz znowu niezwykła, bo teraz coraz mniej popularna, smutne to bardzo, ale no, czasami pojawiają się różne motywy haftowane. Najczęściej niestety pochodzenia maszynowego, gdzie projektuje się to na komputerze, potem specjalistyczne maszyny w ciągu sekund dosłownie wypełniają taki haft i w setkach, tysiącach albo i milionach egzemplarzy w identycznej formie trafia na cały świat. Natomiast kiedyś to było dzieło, była to sztuka, bardzo zresztą popularna. Najbardziej chyba rozwinęła się w średniowieczu, kiedy pojawiły się ogromne tkaniny haftowane. Często były to całe przedstawienia, jak na przykład słynna tkanina z Boje we Francji, która ma wiele metrów długości i opowiada całą historię podboju Anglii przez Normanów, więc jest to też rzecz niezwykła. Tutaj Dorotka oczywiście prezentuje troszeczkę mniejsze rzeczy, ale wiedzę ma za to ogromną i na pewno się chętnie z państwem tą wiedzą podzieli. Teraz mamy kolejne stanowisko. Stanowisko bardzo specyficzne. Mianowicie mamy tutaj
dwie panie, jedną, nie powiem, tak, jedną troszeczkę bardziej doświadczoną, drugą trochę mniej doświadczoną, ale która pobierała nauki u tej pierwszej. Jest to pani Wiesława Gabrysiak-Leszczyńska oraz Grażyna Augustowska. Grażyna Augustowska pracuje w naszym muzeum. Mówiłem państwu, że odwiedzimy Wojów, a oni mają takie zabawki, o takie zabawki. Zaraz, zaraz, proszę nie uciekać, to jest Jaćwiecka Telewizja, jesteśmy na żywo. Co to za zabawka? To są dymy, proszę pana. Za co? Za kuwano w dyby? Za zamykano w dyby? Za kradzież na przykład. Za walkę na przykład. Za karę. Za ogólnie, za karę. Jakie tutaj jeszcze macie zabawki? Zabawek z takich typu dla ludzi to w sumie to żadne. Mamy też stoisko z opancerzeniem i bronią ogólnie, także można podejść, zobaczyć. Powie pan trochę o tym? Mogę coś co nieco powiedzieć. A kiedy zaczęła się u pana taka pasja? Kiedy dokładnie? Kiedy miałem 17 lat. Było to 14 lat temu. Od czego? Od czego? Głównie od gier komputerowych, tak głupio się przyznać, ale to tak? Prawda, tak. Gierki? Gry komputerowe. Myślałem, że może właśnie wizyta na takim festynie archeologicznym jak ten, może być początkiem. Powiem, że mój brat cioteczny uczestniczył w tym, był jednym z założycieli, także też trochę mnie w tym właśnie zainspirował, że tak powiem. No dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Tutaj mamy oczywiście podstawowe tarcze na imaczu. Może pan wziąć do ręki. Taka na słowo honoru, czy raczej obroni? Nie, to jest tarcza dokładnie do walki. No nie jest to lekkie. Chociaż... Miałem powiedzieć, że to jest lekkie. A no tak, w porównaniu do tych takich rzeczywiście masywnych. Są też lżejsze. Mamy też pawężkę pruską, która jest datowana na XIII wiek. Tutaj całe to zaokrąglenie jest wyżłobione z drewna. Tak samo jak te dwa boczne, to nie jest nic formatowane za pomocą wody gorącej czy jakichś klinów. Jest po prostu wyżłobione i sklejone za pomocą kleju kostnego. Ale sami próbujecie robić takie to rzeczy? To jest właśnie wytworzone przez nas, to jest przez naszego jednego człowieka, który właśnie tym się zajmuje. Jest jakiś taki wiarygodny materiał poglądowy, z którego można skorzystać? No właśnie tego nie ma zazwyczaj, to są ikonografie na drzwiach gnieźnieńskich bądź jakieś ryciny, ale tak, żebyśmy wiedzieli dokładnie, z czego to jest robione, to tak niekoniecznie. Okej, tarczę mamy, ale w tarczę czymś trzeba przyłożyć, tak? Dokładnie. Mamy tutaj parę podstawowych mieczy. To jest miecz obusieczny. Jeden z podstawowej broni zamożnego człowieka. A, lekki. Lekki, no dobrze, no to... Do walk turniejowych są używane nieco trochę ściemnione miecze naszych sprzymierzeńców. Proszę ten wziąć. A. To jest w ogóle inny. On jest właśnie stworzony do punktowej walki. Ale te uderzenia podczas walki, no mają moc. Ja widzę tutaj ślady. Mają, nie? Oczywiście. Proszę zobaczyć, że to jest dosyć gruba stal, która jest wyszczerbiona poprzez wszelkiego rodzaju walki. Tak, nie tak dawno rozmawiałem, nie pamiętam właśnie, czy Jerzy Brzozowski, czy Jerzy Siemaszko. Jeden z tych panów bardzo was chwalił, że wy coraz bardziej jakby przygotowani do tego wszystkiego. No, staramy się. Jesteśmy w Polsce jedynym odpowiednikiem jaćwingów. Także żyli na naszych terenach tutaj, więc staramy się to odwzorować jak najbardziej, jak najmocniej, jak najbardziej wiarygodnie. No i może dlatego te pochwały. Teraz taki szczególny czas, że te wiele imprez no, jest wstrzymanych po prostu. W tym roku już gdzieś byliście, czy nie mieliście okazji? Niestety jeszcze nie. To jest nasza pierwsza impreza w tym roku, gdzie możemy wziąć udział. A jak wcześniej jeździliście, to częściej wygrywacie, czy przegrywacie? Wy, jaćwingowie. My, jaćwingowie? To zależy. Jeżeli jedziemy z naszymi tak jakby sprzymierzoną grupą z Litwy, bo tam też są jaćwingowie, to są nasi sprzymierzeńcy. No, bracia. Bracia, dokładnie. No to zazwyczaj wygrywamy. A, proszę, można. Nie jest tak źle. Jeszcze może wróćmy do opancerzenia, bo nie powiedziałem, że główną broń jaćwieży to była też włócznia. Ta włócznia jest zaokrąglona na górze, ze względu na to, że jest przystosowana do walki, żeby nie zrobiła nikomu krzywdy. Więc używano ją na wszelaki sposób, i do walki, i do polowania na zwierzę. Dokładnie.
Dokładnie tak. Bardzo waleczny to był lud, jak sobie waleczny. Poczytamy. Tutaj mamy też topór, który został znaleziony na górze zamkowej. To jest właśnie znalezisko szurpił. To jest bardzo solidny topór, niektórzy bardzo się go boją. Niestety wygląda jak wygląda, tutaj chłopacy się nie postarali o jego wizerunek, ale robi swoją robotę. Szurpiły to tam niektóre źródła mówią, że to była taka główna osada. Była ostatnia osada pod dowództwem Skomanda, to była ostatnia osada Jaświeży, dokładnie tak. Różne tam historie krążą, kto to podbił, jak w ogóle wyginęli, także... I mimo wszystko pozostawiam to domysłom. Niech każdy ma ten swój wątek historii, swoje zakończenie świeży. Ale wiemy, że ich wyprawy też nie były takie krótkie. Nawet próbowali podbijać tam Lubelszczyznę. Powiem tak, Jaćwinkowie to był bardzo zadziorny lud i napadał na wszystkie karawany, które przechodziły przez po prostu... Nie ma zmiłuj. Dzisiaj nawet doszukaliśmy takiej analogii, że Jaćwinkowie wikingowie trochę. Jest dużo ponoć podobieństw. W tych zachowaniach, tak. Jakieś nowe źródła tutaj Jerzy Brzozowski mi przedstawił. W zachowaniach? Mhm. Bardzo możliwe. Niestety nie wiem za dużo na ten temat, może nie wypowiem. Okej, ale wszyscy wiemy, że jutro jest wielka bitwa, turniej, tak. O skarb z Komanda, czyli tego słynnego wodza. Tego ostatniego wodza, który... Wiemy, że skarb całkiem niezły, to już mi zdradzili. Kto wygra? Kto wygra mecz? Nie, Lewandowski. Nie, są faworyci? No mamy tutaj kilku. Ważne, w jakiej dyspozycji będą jutro, no nie? Dyspozycja dnia jest ważna. Tak. Dzisiaj bardzo ciężki dzień, dużo pokazów, także mogą się chłopacy trochę zmęczyć. W nocy ognisko, także też mogą się zmęczyć. Dobrej pogody Wam życzymy. No i fajnie, że jesteście, bo młodzi ludzie się uczą przede wszystkim. Taka lekcja historii na żywo. My też dużo nowych. Niezastąpione. Także dołączają do nas nowe osoby non-stop, także się wszystko rozwija w dobrym kierunku. Dobra, to kiedy jakiś kolejny pojedynek? Kolejny pojedynek będzie o godzinie 15. Dobra, no to na pewno wpadniemy. Dobra, wpadniemy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dobrej pogody raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. Uwojów jest całkiem fajnie, jak Państwo widzieli i słyszeli. Serdecznie polecamy ich pokazowe walki. No i jutro przede wszystkim ten turniej o wielki skarb. No to jest nieodłączny element każdego festynu archeologicznego w Suwalskiej Szwajcarii. Za chwilę jeszcze kolejne stanowiska, bo tak chodzimy już od długiego czasu i nie wiem, czy chyba nawet połowy jeszcze tych stanowisk nie odwiedziliśmy. No to za chwilę kolejne. Jakiś potraw, także zapraszamy. I ostatnie stanowisko z naszej grupy, Bartek Pyra, który prezentuje w zasadzie całą gamę technik obróbki drewna. W tym momencie mamy działającą tokarkę do drewna, właśnie napędzaną przy pomocy... Jaćwiecka Telewizja. Jesteśmy na 16. Jaćwieckim Festynie Archeologicznym w Szwajcarii. I przed chwilą coś tutaj przemknęło. Myślałem, że to jakiś jaćwiecki zwierz. No w sumie zwierz, ale to chyba jaćwiecki pies. Nic groźnego. Wracamy, proszę Państwa, na poszczególne stanowiska. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaćwiecka Telewizja, jesteśmy na żywo w internecie i chcemy zapytać, co się tutaj u Was dzieje. O, dzieją się ciekawe rzeczy. Tu koleżanka jest jakby takim specjalistą od kręcenia gliny. Proszę bardzo, niech powie o swojej specjalności. Nie wiem, czy to jest specjalność, jedna z wielu.
A jak to się zaczęło, ta pasja? Ta pasja to zaczęła się jeszcze w 90-tych latach. Chciałam coś zmienić w życiu. Pojechałam do Węgorzewa na taki kurs ceramiki. I tak się zaczęła pasja, przygoda, tak bardziej przygoda z gliną. Była od drugiego chyba czy trzeciego festynu tutaj już jestem zapraszana. Pracuję też na terapii zajęciowej, jestem terapeutą zajęciowym w domu środowiskowym. I tak to się kontynuuje. I pięknie. Ta glina jest wdzięcznym materiałem? Tak. Bardzo wdzięcznym. Koleżanka właśnie tu, nie wiem, które. Maltretuje? Ja troszeczkę maltretuję. Natomiast jest taki comeback takich wyrobów rynkodzielniczych, prawda? Te wyroby są piękne. Możemy zresztą gdzieś tam zauważyć w internecie. Są wystawiane na aukcjach. Można rzeczywiście niepowtarzalne rzeczy stworzyć, prawda, z gliny. Jest plastyczna. Zresztą nasi uczestnicy Domu Środowiskowego, oni też pod kierunkiem właśnie mojej koleżanki robią różne takie rękodzieła z gliny. I to jest właśnie, to jest taka sztuka użytkowa jakby. Wykorzystujemy później te rzeczy. Doniczki, jakieś miseczki, jakieś garnuszki, prawda? Później to jest oczywiście, ten materiał jest później szkliwiony, poddawany dalszej obróbce, jest wypalany, szkliwiony, zdobiony, prawda? I powstają z tego niezwykle piękne rzeczy. I tak mniej więcej na pół metku jest, bo jeszcze wypalanie. Dopiero będzie wykształtowane, następnie będzie wysuszone, wypalone, później będzie oszkliwione, następnie znowu wypalone, później ewentualnie jeszcze zdobione. Także ten proces jest dosyć długotrwały i taki żmudny. A właśnie, o czym trzeba pamiętać? Zawsze się udaje, czy nie zawsze? Nie zawsze. No właśnie. Czasami bardzo piękna rzecz gdzieś tam wyjdzie, w piecu pęka i normalnie jest ból. Ból, trzeba raz jeszcze. Proszę? Trzeba raz jeszcze wtedy. Tak. Nie, to już niepowtarzalne. To są rzeczy niepowtarzalne. Nie da się powtórzyć drugiej takiej samej rzeczy, prawda? To są po prostu rzeczy, to są tylko jedna sztuka. Takie koło, rozumiem, jest niezbędne, tak? Żeby dobrze przygotować taką formę. Można farbować glinę ręcznie, można różne rzeczy ręcznie, natomiast można i na kole farbować, prawda? To jest taka zupełnie inna technika. Proszę bardzo, koleżanka powie. Dobra zabawa, widzę. Razem pracujemy, dlatego w placówce, dlatego dużo koleżanka wie, ale dobrze mówisz. Dobra, a jak ci młodzi reagują? Chcą się uczyć? To zależy od nastroju, od wszystkiego. Znaleziono. Są zajęcia ceramiczne, to znaczy nie są tylko ceramiczne zajęcia, są i inne, ale wdzięcznym jest takim materiałem, bo to każdemu wyjdzie. Nie ma takiej rzeczy, która by nie wyszła. Zawsze tutaj właśnie chłopaki robią też. Nie pomagała mi. Sami wiedzą i to tam przyjdzie do głowy. To jest przyjemne, to jest takie terapeutyczne, człowiek odpoczywa. Takie relaksujące. Ale jednak to jest rzemiosło, które ulega zanikowi. Owszem, chcą się uczyć, ale traktują to jako zabawę, ciekawostkę, jakieś nowe doświadczenie. Natomiast nie chcą się uczyć w ten sposób, żeby kultywować to, prawda? Żeby robić kolejne rzeczy, żeby jakby tak zajmować się tym. No dobrze, to jeszcze przez chwilę na panią popatrzymy, bo pani tak wygląda trochę jak Demi Moore w filmie Uwierz w ducha. Tam była taka scena, co? Musiałby ducha posadzić. To był Patrick Swayze. Zobaczmy, jak to idzie. To po prostu, proszę bardzo, koło obrót nadaje właśnie ruch, glina się kształtuje, można właśnie i regulować i cienkość, wysokość, kształt. To wszystko zależy od pracy dłoni, prawda? Przecież opróżnia. Można różne kształty nadawać, można wysokość, można formować, można. Także to jest inwencja twórcza. Co z tego chcemy zrobić, co chcemy uzyskać. Nie, no wdzięczny materiał, trzyma się cały czas. Tak. Chętnie, my właśnie wszystkich zapraszamy, do jutra włącznie, szanowni państwo. Tak. Proszę bardzo, każdy może doświadczyć tutaj, na tym stanowisku każdy może doświadczyć właśnie takiego twórczego działania. Później będzie bardzo zrelaksowany. Oczywiście, to też. No i też możemy zaoferować, że gdzieś tam później wypalimy i jako pamiątkę możemy przekazać, tak?
koleżanko? Jest gdzie zapłacić. Możemy, możemy. Koleżanka potwierdza. Jerzemu się masz. Jak się patrzy właśnie z boku, to wydaje się, że to takie proste jest i łatwe. Rzucasz tak właśnie, jak uwierz w ducha. Koleżanka może poświadczyć, że to nie jest takie proste. Nie jest proste, to umyka gdzieś spod palców trzeba, ale jest przyjemny. Ja to generalnie sprawia rzeczywiście. Dobrze, już tak powoli kończąc, bo u pani zaczęło się od kursu w Węgorzewie. Teraz są jeszcze organizowane takie kursy, czy raczej... Co wiem, to już nie. Już tam... Zresztą nie mam już teraz kontaktu z Węgorzewem, ale jest dużo projektów. Niech pani młodym jakiś kurs zorganizuje, taki otwarty. Dlaczego nie? Dlaczego nie? W Suwałkach jest pracownia ceramiczna też, ale... No tak chodzę... Mam takie plany, ale czy wyjdzie, to nie wiadomo. Ściskamy mocno kciuki. A teraz do jutra włącznie, jak mówiłem, zapraszamy na stoisko. Niech każdy spróbuje, jak to jest. Wszystkiego dobrego, dobrej pogody. Dziękujemy bardzo. No to jeszcze, proszę państwa, zajrzymy, zdążymy na stoisko obok, a tak po sąsiedzku, co się tutaj dzieje? Dzień dobry, telewizja Jaćwieska. Nic nie powiem, boś ty plotkasz i powtórzysz. O, proszę. No. No co może się dziać? Zapraszamy wszystkich na festyn właśnie, co pan tutaj prezentuje jako kowal. No a co kowal może prezentować? Jest kamera. Pytanie na pytanie. Aha, czyli sobie nie porozmawiamy. No dobrze, no dobrze, trudno. Dziękujemy serdecznie za ten. Proszę państwa, no i tym krótkim zaproszeniem kończymy dzisiejsze spotkanie z telewizją Jaćwieską. Serdecznie państwu polecamy, bo atrakcji co niemiara. Przypomnę, 16. Jaćwieski Festyn Archeologiczny, rezerwat cmentarzysko Jaćwingów, Szwajcaria w Suwałkach. Dziś i jutro mnóstwo atrakcji, antyczne gry i zabawy, które przedstawialiśmy państwu. Biała broń miotana, strzelanie z łuku, rzut oszczepem. Mamy pokazy walk wojów. No i jutro ten turniej wojów o skarb z komanda. Serdecznie polecamy, bo będzie się działo. Będzie naprawdę bardzo widowiskowo. To tyle tytułem wstępu, tytułem zaproszenia. Trzeba tutaj być osobiście, warto to poczuć, warto to zobaczyć, przenieść się w czasie co najmniej o kilkaset lat. Dobrze, okej.